No i Lambert, Lambert, oj, Lambert, Lambert, no nieźle. Do zobaczenia. Dawaj! O, dziękuję! Dziękuję, jak pięknie. Wzruszyła. Nie wiem, czy ja sobie na to zasłużyłam. Dziękuję, ja sobie to wydrukuję i powieszę nad łóżkiem, dobra? Patrz, patrz, patrz to, Zaja, patrz to. Tak mam gimpa, ale uwaga, patrzcie, patrzcie. Ekran muszę dać. Uwaga. Dobrze pisałam, dobrze pisałam. Opsa. Trochę to wyprostujemy. O. Czarne mi to. Nie, albo różowe. Albo nie. Dobra, inne. Co tu się dzieje? Przysięgam, ja nic nie piłam dzisiaj. O, o, o. Dobra, i teraz patrzcie to. Wyeksportuj jako. Otwieramy. O, drukuj. Uwaga. Zaga, patrzysz dalej, mam nadzieję. Patrzysz, co tu się dzieje, prawda? Nie wiem, czy Zagi nie ścięło. Widać Zaga, chyba XX ścięło. No, przycięło trochę Zagę. Ale widać Zaga, jest Zaga. A i mamy karteczkę, proszę bardzo. Proszę bardzo! Powieś ją nad łóżkiem. Piękny napis. A teraz przechodzimy z powrotem do gry. Jak mi się podobało Pegas, super było. Jakby, kurde, tak mi smutno, że już się ten weekend skończył. Na samym PGA ogólnie byłam bardzo mało, bo ja też jakby... W piątek byłam długo, ale piątek to był dzień VIP, mało osób było, nie? W sobotę nie dostałam wolnego, więc na 14.30 do 22.30 byłam na ten. Po sobocie, jak u mnie sobie siedzieliśmy z ekipą, to trochę ci, co u mnie nocowali, bo ja nocowałam ekipę, trochę ciężko było nam się zebrać, żeby iść na to PGA, ale poszliśmy na PGA, byłam na PGA, a później się zawinęliśmy i ja pojechałam na koncert, ale jestem w szoku, że faktycznie kilka osób do mnie podeszło, było mi bardzo miło, że poprosiło o zdjęcia, dałam swój pierwszy autograf, jakby nie spodziewałam się tego. Gadałam sobie z Amongo, bo się spotkałam z Amongo i nagle ktoś podchodzi, że chce do niego zdjęcia, ja tak, proszę bardzo, proszę, przepuściłam go do Amonga, a on nagle, z tobą Phoebe też chce. A ja mam tak, o kurde, ty wiesz kim ja jestem, jakby, o kurde, to był taki pierwszy, kto mnie rozpoznał, nie? Którego ja nie znałam, bo był jeszcze taki Krzysiu, on mnie zna, ja go znałam, już sobie pisaliśmy, graliśmy, nie? A to była taka osoba, której ja nie znałam, znała Amongo, że chce zdjęcie i ja miałam tak, poczułam tak, nie wiem czy oglądaliście Strażników Marzeń, ale jest taka bajka, ja się poczułam jak Jack Mróz. Tam jest ten motyw, że widzą cię dzieci tylko wtedy, kiedy w nie wierzysz. Tam jest o Świętym Mikołaju i o zajączkach wielkanocnych i w ogóle jest ten Jack Mróz. I jego nikt nie widział, bo nikt nie wierzył, że żyje. W ogóle nikt o nim nie wiedział jakby, nie? A jak w niego dzieci uwierzyły, to stał się widoczny dla nich. Ja miałam wtedy takie samo uczucie, jakby wow, nie jestem już niewidzialny, no. Mega, mega miłe uczucie. Więc no, fajnie było na PGA, a jeszcze lepiej było właśnie z ekipką. Jezus, tak się cieszę, jak są takie wydarzenia i możemy się spotkać, bo uwielbiam te mordeczki, to są przekozackie mordeczki, a naprawdę super się z nimi spędza czas. Ja jestem fanem. Lery, pamiętaj, żeby pisać na trzecie kanon, to jest najlepsze. No, byle nie cały czas czarne dziury. O, tak mi się yeah. Wow! Nie jestem, spadłem. Jebitole. O łyku dostał metal. Nie, da się. O, patrz jak się kłania z wdzięczności. Za mapkę. Nie, dobra, nie wiem, dobra. No, Lery, zostaw ten kanon, za dużo. Jest, kanon jest dobry. Nie. To jest najlepsza rzecz. Bo na łyku, nie wiesz, na czacie piszą, to nam się to pojawia. Masz ikonkę Twitcha, jak coś jest z czatu. Lery, widzę. Taka fajna interakcja. Pierwszy. No Jezus. Dam radę. Dam radę. Jej! O, o, wow. O, wow, zrobiłam to. Idealnie. I did it. O, 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 zrobiłam to. Winę za moje trap. Dwa kanony, trzy kanony. Nie, nie, jak chcę to zrobić? Taka śmieszna pułapka. Patrz tu. Taki... Tak, 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 o to mi chodzi. Nie, wcześniej były czarne dziury. Tak, ale... Wow. O! Nie, to łyku, było nie! Warte. Nie, łyku, nie! To było warte śmierci, nie! Że... Nie! Dawaj. Nie! Dobra, znowu to samo. Ej, to jest za łatwe! No nie, bo teraz.
Nie, łatwe, łatwe. Niełatwe, niełatwe! No. Niełatwe. Zabawa. O kurwa. Ej, że się zabawa. Winu jeszcze. Tak się dobrze bawiłem. Aj! Pośmiertnie, pośmiertnie, pośmiertnie! Nie. Nie, chyba nie sięga. Nie. Ciągle, nie, nie Black Hole, nie Black Hole. Co ty ciągle na postawił? Ja. Nie! Idźcie tam! To jest pułapka już na szopy. Co to było? A pomocy! uda się w końcu. I teraz patrzcie, uda się, uda się. Witam, co dzieje? Zabij, jak to nie wyjdzie, no. Nie udało mu się. Nie udało mu się? Jeszcze go wypierdoliło. Co tu się dzieje? Jest? Ma. Pośmiertnie ma. Ma pośmiertnie. Ujku, czeka, tylko żeby kogoś dupnąć. Dobra, dobra. Ten kanon? Ten kanon? Ten kanon? Nie! Nie robił! Dupił! Ale żyje, żyje. Ja żyję jeszcze. Ja jeszcze żyję. Nie! Nie, nie żyję. Dobra, a wytłumacz mi ktoś, gdzie moja postać zniknęła. Nie! Tak się zniknęła. Nie! Jasne, nie. O, kurde! Nie! Uważaj! Ale kurde. I I did it! To trzeba było idealnie wytimingować, naprawdę. O, łyku! Kurwa! Ziemniak? To mówiliście! Jest! Już jest pieniążkiem. Ideal. To był pieniążek. Nie, nie. Nie. Ale się zbiłem. Fibi, dajesz. Nie! Nie ten timing, nie ten timing. Jeszcze raz. Czy nie? Nie. I no ten pieniążek widzę. Cicho, cicho. Nie. No i łyku, wygrał. O nie, dogrywka? Nie, pojedynek, pojedynek. Pojedynek na czas, szybko. No i dupa, i już. Nie. No. Nie. Zapię. U kur... U. Nie. Jaki tam was wygrał? Jakie dwójkę popierdala. Ej, to teraz nie da tam na dół przejść w ogóle. Nie! To jest najlepsze. Dobra. Jak? No, były fajne te kamienie wtedy. Były. No nie. No zaraz mi szybciej. No nie, 8 sekund. No respicie się, respicie się. Remis. Remis. O kurde. O kurde. Dzień dobry. Ej, słuchajcie. Jesteśmy na wielkiej farmie. Nie wiadomo, czy to jest farma. Prawdopodobnie to jest jakaś stara, opustoszała farma. Nie wiem, gdzieś na zadupiu Phoebe prawdopodobnie. Ale co na tej farmie musimy znaleźć? A czemu moje zadupie? Legendarną złotą kukurydzę, słuchajcie. Legendarną złotą kukurydzę? Legendarną złotą kukurydzę. Podobnie ja mam znaleźć studnię, znaleźć benzynę, znaleźć zapalniczkę, wlej benzynę do studni, podpal studnię, opuść labirynt. Dobra, to są cele dodatkowe w takim razie. To są dodatkowe jakieś cele, no. A, rozumiem. Dobra, muszę mieć klimat, za jasno mam. Spierdolando! O kurwa! Coś nas goni! Czemu ty masz niebieski? Czemu jego nie słychać? To jest mój. Jak twój? Nawet mnie nie denerwuj. Nie. Nawet mnie nie denerwuj. Dobra, idziemy na solówę w takim przypadku, nie? Wiem, nawet mnie nie denerwuj. Kto pierwszy położył niebieski? Mam większą klatę! Nie chcę mówić co ja mam większego, kurde. Dobra, wiesz co? Ej! Zauważyliście coś? Ziemniak zniknął. No tak, bo nas goniło i ja spierdoliłam, a ziemniak został z tym czymś tam. I jeszcze się chodzisz o pojeczki, ale totalnie zero kooperacji. Ale mówiłam, że nas coś goni. To co powiedział Frickson, nie przejmuj się nimi. Ogólnie chciałem powiedzieć, no, że kurde, powinnaś znać się na farmie, bo to jest twoja. Czemu powinnam znać się na farmie? Excuse me, co to jest za stwierdzenie? Jak spotkacie mnie głupala, to musicie uciekać do domku. Tego pana? Gdzie jest domek? To ślepy zaułek, o nie. Eksodus się poświęcił dla dobra sprawy. Za Eksodusem. Ziemniak, widziałem, że znalazłeś zapalniczkę. Musisz podpalić teraz coś. I baterię. Podpal studnię, podpal ją. Nie, nie, brakuje nam jednej benzyny, no. O hołeła. Ale ty wiedziałeś o takiej studni w ogóle na tym twoim polu? Nie, ale ja często... Ale ja często napierdolona jestem na tej działce. Czego ty ode mnie chcesz?
Czekaj, ty jesteś napierdolona na tej działce? No często jak tu jestem, to idę się tu, przychodzę, żeby się napierdolić, no. O kurwa. Napierdolić to ona chce. Ewidentnie. O, do domku mamy uciekać, jest domek. To jest twój dalszy krewny, czy co? To jest sąsiad. Co on kurwa robi na twoim polu? Kurwa właśnie, dobre pytanie. Jasne, więc weź go kurwa przegoń. Zawsze kurwa pod monopolowym siedzi, ale nie wiem co robi u mnie na działce. Może ci kurwa kukurydzy kradnie, weź mu najeb. O kurwa. Ty pierdolę moje kukurydzy! Dobra, weź sobie, chodźmy do niego, ja popatrzę jak się z nim napierdala, będę ci kibicował. No nieźle. Ale jakiś kontrakt dobry bym mogła najpierw podpisać, wiesz? Żeby chociaż jakieś pieniążki z tego były dobre. Bo ja nawet nie wiem, czy odszkodowanie dostanę za to, jak mnie naklepie. Myślę, że kukurydza MMA by ci zapewniła walkę, no. Kurwa, mówisz, żebym nową federację założyła? Kukurydza Fame MMA. Tu oktagon, tu zajebisty oktagon imo, nie? Imo, no. Kwadracik, pusty, nic tu nie ma. Fakt. Tylko jedno wejście, wyjście. Ale kolorowo. No, jakby tu nam przyszedł sąsiad najebać, no to byśmy byli najebani. Totalnie. Jakby przyszedł nam najebać, to byśmy byli najebani. Ja nic nie podniosłam w tej... Też nic. Oni wszystko zrobili za nas. A ty myślisz, że ja coś zrobiłem? Oni wszystko podnieśli za nas. Tym razem, uwaga, tak naprawdę tam nam się wydawało, że spierdoliliśmy z tej farmy. Ale my z tej farmy nie spierdoliliśmy. My wpadliśmy kurwa do studni Fibi. I jesteśmy w tej studni. O, dobra, dajcie mi to podnieść. Nieźle. Kurwa, znalazłem jakieś w końcu, jakąś rzecz znalazłem i to nawet nie do podnoszenia. Patrz, ty masz małą migówkę do rozwiązania. O! O! Pomału? Chyba nie jest zbyt. O, idzie. Pajot, kurwa! O, kurwa! To jest skolopendra. Szypawica! O, zrobił to. Teraz trzeba znaleźć wyjście. A to wszystko już? No, już koniec. Aha. Okej. Okay. Koniec mapy. No. Ja cię chycę, no nie się. Tak bakrusowo trochę, no. Ogólnie to... Czemu tu wróciliśmy, Frickson? No wydostaliśmy się ze studni, to logiczne, że będziemy w polu, nie? A to jest ta sama farma? No, tak. A to ty, ciebie się pytamy, czy to jest to samo. Czemu mnie? O, dobra. O nie, czemu ja słyszałam coś ten? Bo coś tu idzie. Zagadka na ciebie czeka. Jaka jest zagadka? Tu nie ma. Moim zadaniem jest popamienie się tymi strzałeczkami. I co one mają zrobić? Odwrócić się w poprawnej kolejności. No dobra, zapamiętaj to. Czerwony pierwszy, czerwony pierwszy. Leszy. Bibi, czemu jest zagadki jakieś na polu? O co tu? No właśnie rozwiązuję ją, więc czekaj, skupienie. Coś mi sapie bardzo głośno. Bibi, nie ma go już, obudź się. Podpierz, mogę ci ufać w tej kwestii. O nie ma, serio. Nie ma go już. Bibi, proszę cię, obróć się, bo nie ma go już. Nie odwracam się, już się nigdy nie odwrócę. Dobra, to ja tam wejdę. Dobra, czekaj, tu mamy te trzy pierwsze pod rząd. Dobra, skup się, patrz. Czerwony jest pierwszy, potem tu masz jeden i tu masz dwie pałeczki niebieskie, bo to jest taka kolejność. Czyli pierwszy, drugi, trzeci. I teraz szukamy, który jest kolejny. Ten nie, to ten może. Nie. To jeszcze raz. Potem. I teraz albo ten. Albo ten. Albo ten. Albo ten. Ten. Mamy to. I ten. O. Mamy to. A, zapalniczka. To mam zapalniczkę. Piękne. Zrobiliśmy to. Płoty mi wpada. Bydlak tu jest. A, no to spierdalam tu. Ale co, na niego patrzeć nie można? Tak, tak, tak. Jest szansa taka, żeby przeżyć go. Ja chcę wlać. Po prostu wyłączyć latarkę, nie patrzeć na niego w dół i kucnąć. O, tu jest. Wyjście, wyjście. Ej, myślałam, że strach na wróble. No i słyszałam ich. Tak, że ucieknie. O. No dobra, gramy same kanony i teleporty. Nie same dobra. Kanony i dobra, teleporty. Dobra. To nie jest kanon. W prawo bardziej, bo to poleci w dół. No nie! O nie. No to przejdziemy. Dobra. To ja za. Idę. O, było dobre. Nie! Nie trafiłam. Bibi. Nie! Na klawę z końca. O kurde! To jest łokie, latają. No i co się zatrzymał. Ała! Ała! Nie, serio. O kurde! Ujku, to na wyżo, to na wyżo. Nie, no kurde, no to było niemożliwe do wygrania. Nie ma to jak od razu wskoczyć na czołówkę z ciuchciem. Ta szybkość, waga. Jak latuje teleport, to zostaje. O! Jestem! Aha. Ale to będzie taka siatka, gdzie już nie wiesz nawet, gdzie trafisz, nie? Tak, wcześniej. Nie, w drugą stronę daj, w drugą stronę ten teleport gdzieś. Na start. Tak, tak. Ziema, mój kurde. O kurde.
Serio? Podwójnie cię chyciło. Niby takie łatwe, a nikuje niełatwe. Ja już losowo stawiam, po prostu tam gdzie mi pusto to stawiam, nie? Ale to... Serio? Jak się... Fajnie działa to, że teleport zapisuje twoją szybkość. Ale kurwa, nie chcę wracać na ten początek! Zostaw mnie teleporcie, nie prześladuj mnie! Fibi, do kanonu na lewo! Nieważne! Co? Gdzie jestem? Ja nie wiem gdzie jestem, ja latam i nie wiem gdzie! Jeszcze żyję? Pozor, dobra, nie? Nie, umarłem, ta petla mnie zabiła. A ja, aha, moje ciało lata, ja nawet nie wiem, w którym momencie zginęłam, ja nawet nie wiem, gdzie ja jestem. A ja utknąłem w petlę. Nie wiem, ja cały czas wiruję między tym wszystkim. Nasrane jest tych kanonów, ale znajdę te miejsce, gdzie by wypierdzielić się. Utknąłem, pomóżcie mi. Utknąłem. Jeszcze nie żyję. Ale jeszcze jest pętla tam. Pomocy, utknąłem. Temu też nie. I wracasz. W końcu się uda. Musi tak. Się udać. Ziemniak stworzył perpetuum mobile. Pomóżcie mi, proszę. Teraz masz pomoc. I teraz zróbmy tak. Cały czas teleporty dajemy. A już dałam ten kanona. I gdzie ja jestem? Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Utknęłaś w kanonach. O! Uratowałem cię, ja go tam postawiłem. To, ale... ja postawiłem ten teleport. Ale ja teraz wejdę nie, w teleport. Nie, ale teleport, tam nie zrobi nic. Kanona, co ja wybił. Ale i nie przejdzie. I tak nie mam szans. Do kanonu. Nie da się tylko zrobić. Gdzie ja jestem? Co się dzieje? Ja nie wiem, gdzie ja jestem nawet. Marłem. Kurde no. O! O! No nie prawie, nie, prawie. Nie, skarnęła mnie. Idealnie. You're the ultimate raccoon.